Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A to oczywiście Lords of the Fallen. Jak widzicie, jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie ostatnio zginąłem. Pajączek ubity. Mamy jakiś skarb. Żywa legenda, ciężki pancerz, okej. Tak więc bez zbędnego mordzenia idziemy dalej zwiedzać katakumby. Mam nadzieję tylko, że rozjaśnienie, które zastosowałem, jest wystarczające, żebyście widzieli cokolwiek w sumie. Ja już będę ukrywał, naprawdę nie wiem, kiedy rozjaśnienie jest wystarczające dla YouTube'a, kiedy i tak będzie za ciemno. Teraz wiem, no, że w sumie coraz bardziej mi katakumby przekonują, że nie powinienem tutaj przyłazić. No, ale dobra, mniejsza z tym. Mamy runy, super. Czaszka. Jakieś schody. Do schodów, ale żeby czaszka. Cóż, nie dowiemy się, co to było, chyba że przegapiłem. Dobra, nowy komnaty grobowiec sugeruje, że w sumie jesteśmy tak jakby w miejscu, do którego i tak byśmy doszli. Ciekawe. Standardowo trzeba będzie podejść do tematu na takiej samej zasadzie jak zawsze, czyli kręciołki, skosy. Fajnie. Antanas is powerful beyond anything I have ever witnessed. He is determined to free this world of evil. He has succeeded in pulling demons out of the bodies of the possessed. Could it be the beginning of an end of evil? Jakaś duża brama. Kryształ. To nie będę nikogo tu ukłamywał. Nie wygląda to zbyt dobrze. Oczywiście, żeby nie było, skorzystam tutaj, wiem, że nie musiałem robić w ten sposób, ale dobra. Na bezpieczeństwo oczywiście dajemy małą runę w zamian za otworzenie skrzyni i mamy tutaj... Zimna krew. Jakiś tam pancerz znowu. Dobra. Przez takie duże drzwi niech to przychodzi, pewnie tam będzie boss. Więc zajmijmy się zwiedzaniem tego, co możemy. Oczywiście wkładając runy w drzwi i inne takie. Jakaś pułapka. O, nawet nie ma. Dobra. I co my tu mamy? Mój topór. Wielki topór. Ciekawe. Mhm. Tym, co pomoże w pokonywaniu edgarskich lordów, będzie moja odwaga i mój topór. Okej. Czyli to jest topór Harkena? Chyba mniejsza z tym. Wracamy i tak do tej siekierki pazurzyska. Czyli w sumie bardziej kosy. A, okej, zakręciliśmy kółko. Ciekawe. Ostatni tędy, tutaj wszystko tak. To skoro już wiemy tyle o tym miejscu, tam też byliśmy ostatnio, wybaczcie czkawkę, ale taka delikatnie mnie złapała. Teraz może warto byłoby właśnie pozwiedzać pozostałe miejsca, na końcu te wielkie drzwi, które prawdopodobnie będą zwiastować starcie z bossem, który nas tak po prostu zabije. Okej, oczywiście, jako że mierzymy się z takim wrogiem, to nawet nie ma co czekać na coś lepszego. Dzisiejszy sposób na walkę z nimi. Dobra, mamy schody do góry i schody do dołu. Pozwólcie, że najpierw zwiedzę coś, co się zwie królewskim grobowcem, w ogóle prowadzi w dół, później ewentualnie pójdziemy tam wyżej. Ale pewnie to jest zła decyzja. I czaszka? Oczywiście, czy czaszka, co innego to mogło być. Ciekawe. Myślę, to jest jeden wielki labirynt. A. Dobra, ja już sam naprawdę nie będę wam spokojował. Nie wiem gdzie, jak, kiedy, po co. Ale no. Niestety. Muszę się w tym jakoś odnaleźć. Chociaż zabijanie demonów jest fajne, to jeszcze fajniej byłoby wiedzieć w sumie, gdzie jestem, po co tu idę.
Okej, kolejny zarażony. Oj. Dobra, spokojniej. Pora zrzucić sobie schronienie. Oczywiście magia schronienia teraz też została przez mnie trochę wzmocniona. Ale to dalej nie jest ten etap, na którym mogę powiedzieć z premedytacją, że jest to już najbardziej OP moment ze wszystkich, które możemy mieć. Więc no, trzeba spokojnie podchodzić tak czy jak do wszystkiego i czyżby runa. O nie, okruch odporności na truciznę? Dobra. I na mnie krzyczy. Okej. Pasek pełen, więc w sumie... dobra. Nie było tematu, jeśli chodzi o pełen pasek. Znowu zarzucać schronienie. Nie chcę oszczędzać mikstury na starcie z jakimś tam zagrożeniem najwyższej klasy, najwyższego rzędu. Dobra, gdzie jest jakaś pułapka? Nie ma. Aż dziwnie za spokojnie tu jest. But the sword itself, it's incredible. Whoever finds it, leave it be. It is too dangerous. Hmm. Okej. Okay. Jakiś przeklęty miecz. Nie wiem czemu wydaje mi się, że to będzie idealny towar dla nas. Oczywiście. Większy. Typu. Nie mógł się trafić mniejszym. Nie, ci mniejsi są zbyt łatwi. A żeby nie było, że ciągle robię to samo, to tym razem spróbuję ich podejść. W użyciu właśnie modlitwy. Też widzę, że i tak nie da się im zrobić czasu w plec, więc... to mogło być dosyć głupie z mojej strony. Dużo lepiej właśnie stosować schronienie. Jedną rękę, rękawica. I do widzenia. Ja zdecydowanie rękawica jest chyba najlepszym w ogóle wyborem w tej sytuacji. Dobra, jak mi się tym się udało. Jesteśmy w sumie nie wiem gdzie. Ale widać, że mana się kończy i to mocno. Która donikąd, standardowo. Znowu zrzucić schronienie, bo jakby inaczej. No i miejmy nadzieję, że przeżyjemy to wszystko, czyżby? Okej, okay, jakieś wyjście. Super, normalnie super. Hmm. Ciekawe, do jakiej lokacji mi to wrzuci. Poza tym, że znowu będę musiał się męczyć z tym wszystkim, co przed chwilą dopiero ubiłem. Czyżby? Serio? Tutaj? Czemu ja nie znam wcześniej tego przejścia? Cóż. Teraz jak mówię, trzeba będzie się jeszcze raz zmagać z tym wszystkim. Okej, okay, dobra. Tak też można. Tego gościa nawet nie będę podchodził, po prostu spróbujemy go z rękawicy. Pewnie za niepodchodzenie stracę więcej rzeczy, niż gdybym przyszedł i zaczął w niego machać tym kosą. Tak. No, muszę stosować teraz swoje moce magiczne. Nie ukrywam, tak łażę tutaj. No i niby fajnie. Niby nie, ale... ale nie znalazłem jakiegoś większego celu w tym wędrowaniu. Oczywiście, jak na złość, musiało idealnie się skończyć w momencie, kiedy go spotkałem. I śmierć. Całe szczęście teraz będzie mnie wyrzucało tam przy wejściu, więc... powinienem sobie poradzić z tym wszystkim. Mhm. Spokojnie. Tym razem podejdę na to naprawdę... najspokojniej jak potrafię. Oczywiście, pewna śmierć tak czy jak mnie spotyka. Jakby inaczej, musi tak być. Nie, dobra, schronienie. Jedyny sposób na to, żebym dostawał mało obrażeń, się jeszcze leczył.
Tak, już zmarnowałem jedną miksturę. Nie wiem, czemu podejrzewam, że to będzie jedna, którą zmarnuję przez cały dzisiejszy epizod. Czy nie mówię tego jakoś tak, powiedzmy, złośliwie czy coś, ale nie spodziewam się, żebym dotarł do jakiegokolwiek bossa, czy czegoś, co stwierdzę, że tak, warto na to zmarnować miksturę, więc... A, może aż trochę za bardzo i oszczędzę. Nie. Dawanie. Aż dobra, idzie kolejny wróg, to... Bez schronienia zarzucę modlitwę, wykleję miksturę. To jest ten mniejszy, więc jego można akurat w... plec, chciałem powiedzieć, ale oczywiście i tak nie trafiłem. Dobra, i tutaj zaraz gdzieś będzie mój trupek. Nie tutaj, jeszcze jeden skręt i mamy trupka. Ja wiem, czy oni w ogóle widzą. Tak. Ten nakład gatunek nie jest ślepy. No niestety. Okej. Dobra. Teraz tak, kusznik, który problem nie powinien być. I tamten kolega, którego też łatwo można unicestwić. Boże, tylko że nie ukrywam, jeszcze trochę pogubiłem w tym, który tunel gdzie prowadzi. I piękne slow-mo, dziękuję. Te ekspy przydałoby się wydać. Żeby je wydać, tak w sumie... Chciałbym znaleźć ten kryształ. A nie będę ukrywał, nie pamiętam, który do kryształów. Więc no. Na razie po prostu pijmy miksturę. Miejmy nadzieję, że znajdziemy dojście tam, gdzie chciałem. Serio? Musiałem dostać całą serię machnięć. Dobra. Przynajmniej jednego się pozbyliśmy. Więc dobra. Ponownie będę się powtarzał pewnie milion razy i tak dalej, ale... Na spokojnie trzeba podejść do starcia. Może nam się jeszcze uda. W sumie jeśli idealnie się trafi tak, że on nie da rady na tarczę tego przyjąć ostrza, to... W sumie jest jeden cios, jak widzicie. Wrogowie naprawdę nie są trudni. Też dalej twierdzę, że gra jest w miarę trudna, ale to właśnie można powiedzieć przez to, że wrogowie są bardziej irytujący niż trudni. Typu właśnie taki gostek, którego łatwo jest zniszczyć, ale w sumie bije milion obrażeń jednym ciosem. Nie wiem, czy w sumie lepiej byłoby właśnie przebrać się w jakieś lepsze pancerze, skoro i tak czy siak tak będzie najlepiej, tak dla mnie będzie najlepiej. Dobra. Żywa legenda, fajny nawet, ale... Ja pokażę go, ale nie sądzę, żeby to był dobry wybór. Dobra, żywa legenda, legenda... Nie, tu jeszcze mam harmonię. Nie, że harmonię, tylko te żywioły. Ciekawe, ale patrzcie. Nawet jakbym chciał się przewrócić, to już nie ma szans. Nie, jeśli mam już coś wziąć, to co najwyżej... Metrię. Chyba tak to się nazywało? Nie, nie symetria. Była harmonia, tak. Okej. Ktoś mi na... W sumie i tak trochę za wysokim, jak na mój gust, ale... Chociaż wystarczy to, żeby mieć w miarę znośne te wartości, wszystkie typu właśnie przewroty, a jedynie nie mieć... No powiedzmy... No, dobra, jeszcze myślę. Dzisiaj myślę, tylko mylę. Zrobię porozumienie między przewrotami, a siłą w sumie pancerza. Może później będę jeszcze... Może właśnie coś lepszego, ale póki co, dobra, musimy się go pozbyć. Najlepszy sposób, przewrócić goś takim atakiem... W sumie silnym atakiem, jedną ręką teraz w ten sposób, dobra. O, czyżby runa? Lubię runy. Oczywiście, że runa. W sumie
Jeśli ktoś mnie zapytał, czemu lubię te runy, to odpowiedź brzmi... Nie wiem, ale wydaje mi się być przydatne, skoro pozwolą otwierać jakieś drzwi i tak dalej, więc... Może to jest ich główne zastosowanie, nie wiem. Też to samo uczki pseudo powiedziały, że ludzie znają dwa zastosowania, więc... De facto jeszcze jakieś inne może będzie nam zaprezentowane później w grze czy coś, ale... Nie wiem kiedy, okej, padł, czyli on jeszcze wstanie, bo te jednociosowe zawsze wstają. Dobra, no i jesteśmy w sumie przy tym krysztale. Mam dużo, więc pora rozwinąć trochę atrybuty. Nawet nie będę czekał na żadne zaklęcie, chociaż jak tam właśnie z magią? Jeszcze bym miał dwa punkty zaklęć, to mamy maksa. W sumie dwa, tylko trzy, dobra. Czemu nie? Mogę wymaksować magię. Czemu nie? Zresztą może atrybutów, ale no. Będę już mistrzem jednej dziedziny magicznej. Nie wiem, czy wtedy gra pozwala brać kolejne, czy co? Ale proszę, widzicie to? Nic więcej nie zrobię w kwestii właśnie... Ale właśnie w kwestii magii. To oczywiście tak. I witalność, zdecydowanie muszę podnieść witalność. Dobra, to teraz wielkie wrota, pora spotkać się z bossem. Ciekawe, boss ma osobną lokację prawdopodobnie. Serio? To jest to miejsce po... ...nawcy. A? Okej. To jednak bossa chyba nie ma. W takim wypadku pozbierajmy czaszki, które pewnie tu będą leżeć w mojej ostatniej bitwie. Ale powiem wam szczerze, jakby nie było, co? Jakaś trumna. Ta i napisała. Here lies Kyle Ember, noble knight, wielder of the curved sword. A filthy thief took his sword, left his soul cut in two. Waiting for a noble spirit, for his soul to renew. Okej. Okay. Nie, to byśmy powiem wam szczerze, jakiś taki pobocznik fajny. No, jest tam jeszcze jakieś dalsze przejście, ale jak mówiłem, nie. Ja chcę zająć się katakumbami. A, więc zdecydowanie. Jeśli jest jakiś boss, po pierwsze muszę go odkryć, a po drugie... Musi on być gdzie indziej. Więc... co? Musimy się pozbyć znowu tego gościa. Dobra. W takim wypadku zarzucę tę modlitwę, żeby szybciej odnawiać sobie magię. Patrzcie, jak to fajne teraz, jeśli chodzi właśnie o tempo. Go tak po prostu z rękawicy strzelać przy modlitwie, jak gdyby nigdy nic. Okazji też widać jeszcze, kiedy będzie trwało. Modlitwa, bo jak się skończy efekt, to on też się kończy. Proszę. I można znowu ją zarzucić, ale nie czuję akurat takiej potrzeby na obecny moment. A więc dobra, byliśmy gdzieś tam na dole. Nie znaleźliśmy nic. Dobra, nie. Nie ma co się z nim mierzyć. W takim wypadku... Można przejść tu jeszcze raz chyba, tylko tym razem postarać się pozwiedzać trochę inaczej. W sumie nawet nie pamiętam, gdzie byłem. Chyba tędy przełaziłem nawet. Ja zdecydowanie. Tym razem może warto zobaczyć tą salę. Zresztą chyba... Nie, nie byłem. Dobra. Evil lives in this world. I have to accept it. There is no way. The only thing I can do is channel it into new forms. Barwany z Bóg, co? They may be our future. Many people will not like that. They need to see that the alternative is not having a future at all. Co to powoduje? A. Wrzuciłem zwłoki do bezdennej jamy w katakumbach. Dobra. Pomimo szczerze, najlepsze jest to, że tego nawet nie chciałem, to samo się w sumie zrobiło bardziej niż ja. Zrobiłem, no i dostałem jeszcze co ci, więc... Popatrz, jakiś fajny młotek. No. Wracając.
Nie ukrywam, no, nie lubię takich achievementów za nic, czy tak nazwę. Że przypadkiem sztucznym dojmy, co właśnie to jest Wok i proszę, masz achievementa, bo właśnie za to był achievement, to mi się akurat to udało zrobić, nawet nie wiedząc, że za co jest achievement. Dobra, ale mniejsza z tym. Mam tu znowu jakiś przedmiot. Chcesz być czaszka? Nie. Runa. Dobra. Jakieś kolejne pokoje ze skarbami czy coś. Dobra, tam wyżej albo tutaj dalej. Oczywiście idziemy w to miejsce. Jakby inaczej. Dobra, nie ma pułapki. Masz takie podejrzane, ale dobra. Akceptujemy. I przesyc krwi. Ciekawe. Kolejny jakiś mieczyk. A tylko gdzie on jest? Dobra, to chyba już widziałem te sztylety. Zresztą nawet jeśli nie, to mniejsza z tym. Gdzie jest przesyt krwi? A, zgubiłem. Startuj według obrażenia. Moc, energia, waga, rodzaj. Dobra, rodzajem niech będzie, może łatwiej będzie znaleźć mi wtedy to coś, czego szukam. Przesyt krwi. Zabijanie wrogów osłabia broń. Ciekawa sprawa. Dobra. Mniejsza o to, gdzie są topory. Tam, pazurzysko. I w sumie mamy miecz, który każe nas za używanie go. Widać, że to nie jest broń dla mnie. Jedna sprawa, druga, nawet jeśli to... Okej. Powoduje. Aha, dobra, chyba już wiem, jak to ogarnąć. Albo trzeba się śpieszyć, albo trzeba tu zarzucić modlitwę. Otwiera pracy tam wcześniej. Bingo. Ta czaszka. I co jeszcze? Migoczący topór. Dobra, wolę tutaj nie ryzykować. Teraz zobaczymy toporek, tylko najpierw oczywiście najważniejsza rzecz, czyli przeskok i co tu mamy, czyżby czaszka? No oczywiście, że czaszka. Da, nie wiem na co mi w sumie te czaszki, ale dobra. Dobra, migoczący toporek czy jakoś tak. A. Zobacza się, że po prostu topór. Nie wiem, jakie są jego obrażenia ogólnie, ale widać, że ma małe przez to, że... No, jestem słaby. Ale jak już wspominałem milionkrotnie i teraz też wspomnę, no ja tu chcę iść pod czystą wiarę. Tam widać to po tym, że w sumie ani zręczności, ani siły, ani niczego jeszcze nie ulepszyłem od początku gry w sumie. No, może warto byłoby zainwestować trochę w szczęście. Da. Może. Okej, okay. Ale mniejsza z tym. Zwiedziliśmy to miejsce, to teraz... Tutaj nic nie było. A tu ostatnio właziłem i w sumie też nie znalazłem niczego szczególnego, ale może tym razem gdzieś jest jakieś przejście, które pominąłem, czy coś. Wygląda na w sumie coś, co już znamy. Dosyć dobrze. Tak. Chyba nawet jest to miejsce. Więc w sumie nie wiem, czy jest większy sens tutaj iść dalej. Ale prawdopodobnie nie. Co było w tym miejscu? Tylko tak gwoli przypomnienia. Schody w górę, okej. Okay. A, no tak, dobra. Jesteśmy w punkcie wyjścia w sumie. I w sumie w miejscu, na którym na początku ginęłem. W sumie idę kogoś tym pająk, który mnie tam wtedy zabił w ogóle. Ciekawe. W takim też wypadku
Jedyna trasa, która nam została, jest schodami w górę. Odcinek wiem, że będzie dosyć długi. Co? Co ma znaczyć? Super. Dużo tych wrogów. Jedyny sposób, jaki ja znam, żeby sobie z tym poradzić teraz, to w sumie... mikstura i modlitwa. Some people say we punish too harshly. I say it's not even enough. We are still much too forgiving. Whoever commits a crime should be killed right away. We'd be rid of all the sinners and would live in eternal peace. Instead, we put them away in here, and I'm the one who has to take care of them. Care. That's the last thing they deserve. No cóż. Ciekawe jest, powiedzmy, opinia na temat... Okej, okay, dobra, na szczęście nie umarłem. Ciekawa opinia w sumie na temat przestępców i tym, co się powinno z nimi robić. Ale dobra, to za chwilę. Tędy uciekłem? Chyba tak. W takim wypadku, żeby nie marnować wszystkich mikstur, bierzemy na siebie to. I zaraz tu będą ci wrogowie. O, już nawet jednego widzę. Dobra, wiecie co, nawet nie będę czekał, trzeba ich jakoś... O, zwabić. Nie są wytrzymali, ale... jeśli nie mamy sobie tego efektu, potrafię nieźle namieszać. Dobra. Wiem, że potem będę żałował pewnie, jak już trafię kiedykolwiek na tego bossa. O Jezu, jaki krytyczny nietrafienie. Ale zanim na niego trafię, to i tak jeszcze muszę tam dążyć, więc wiecie no. Dobra, jest tu jakaś dziura. Oczywiście jest skrzynia runiczna, otwieramy. I zobaczmy, co my tu mamy. Trup. Postój. Dobra, warto zobaczyć, może mamy nową broń. W końcu kostury są dosyć fajne, strup. Dużo zręczności wymaga i ma dwa jakieś puste gniazda dalej, żeby nie było, nie wiem, jak je wykorzystać. Okej. A tu mamy co? Jestem jakieś chyba dno, ale pewien nie jestem. Ciekawe. Nie wiem, może trzeba zrobić tam jakiegoś wielgacha, żeby on to tam zniszczył, tam będzie można wtedy wejść czy coś. Chodź, chodź, chodź gość. Nie, raczej nie powinienem tam wchodzić. Dobra. Jest jakieś wejście wyżej? Nie. W takim też wypadku zarzucam to. Oczywiście złe przyciski jak zwykle. Mam już prawie pół godziny, ale w sumie jakoś tak... O, zamknięto. Może tutaj otwarte? Tak, tutaj otwarte. No właśnie wracając, mimo tego, że jest pół godziny, jakoś tak mam dzisiaj wielką ochotę na to, żeby pograć, więc... Pająk. Dobra. Na szczęście właśnie, jeśli da się idealnie uruchomić, to nic nie zrobimy, ale kontynuując, będzie trochę dłużej. The ceiling collapsed. We were told to leave it alone as it makes a good shortcut. From the main catacombs entrance, keep heading left. Eventually you will reach the hole in the wall. This might be the shortest way right now. Okej. Okay. Kiedyś może odsłucham, co tam konkretnie mówili. Ale na razie skupiam się w sumie na tym, żeby przetrwać. Ten gość. Serio? To jest przejście tutaj? No się panie. Powiedzcie szczerze, ktokolwiek z was się spodziewał takiego... Wow. Nie, no pudełkowość świata poziom maksymalny, powiem szczerze. Fajnie, no lubię taki przemyślany sposób projektowania świata, ale... Wiecie co, no... Nie będę was promował, tylko się zawiodłem, nie widzę dalej... żadnej drogi do bossa czy coś.
Ale widzę kryształ za to. Jakiś nowy. I przeciwnika. Bo to jest ten jeszcze znośnego typu, więc... pokonam go najłatwiejszym sposobem, jaki istnieje, czyli pomodlę się. I teraz, kiedy modlitwa sterczy, to zrobił tak. Aha. Nawet jeśli bym teraz miał paść, to wielki problem to nie jest, mam tutaj kamień ożywienia przy sobie. Dobra. No daj mi użyć kamienia. Okej. Dobra. A nie wiem, czy mi się ten widok podoba. Wiecie co? Chyba znaleźliśmy bossa. Więc spróbuję, nie wiem, z nim. We found those two fighting in the rain, calling each other murderers. We didn't have time to investigate. We imprisoned both of them, just in case. Even if none of them is a murderer, both are loud troublemakers. Dobra, to kontynuując. Chyba pora najwyższa. Otworzyć bramę i zobaczyć, co to jest, ale po ogromie bramy spodziewam się tu bossa. Dobra, wiecie co, nawet go widzę. Tak, nowy kolega. No niestety, chyba escape room pewność jest. Ale może jeśli nie ma, to w sumie i tak zdobędę przynajmniej fajny. Hej! Nie wiem co to za boss, ale lepiej nie ryzykować, więc... okej. Widzę, że on jest taki sprytny, że... bo nie obchodzi, że mamy modlitwę. Dobra, wiecie co? Nie jest jakiś ciężki, mi się wydaje. Ale ma jakiś... ale ma pasek, którego... o, powiem wam szczerze, chyba nie chciałbym naładować. Dobra. Oj. Powiem szczerze, jego ataki są o tyle łatwe do uniknięcia, że... nawet nie czuję potrzeby, żeby... oj. Oczywiście... składać modlitwy. Chciałem pić mikstury, dobra. Przyliczyłem się. Niby już 30 parę minut, ale nie. Ja tak tego nie mogę zostawić. Papa przeciwnik. Ja chcę rewanżu. Dobra. Jeszcze co to. Dobra, dostałem ten efekt, który chciałem. Jest dobrze. Ej, patrzcie, a modlitwa nam się nie zaliczyła. Czar się nie zużył, no. Dobra. Jego pasek jest niepokojąco naładowany. Bardzo. A, czyli to zawsze mnie wykryje. Super. Okej, spokojnie. Jego pasek jest mocno ładowany, trzeba by... nie... ja naprawdę nie wiem co to powoduje, ale... lepiej chyba, żebym nie wiedział. Tak, to będzie zdecydowanie bezpieczniej dla mnie i dla wszystkich. Okej. Szkoda, że nie może tej epickiej muzyczki. Dobra. Już w sumie teraz musimy... ja wiecie co, ta walka będzie chyba monotonna dosyć. Dobra, spokojnie. Spokojnie, gościu. Musimy uspokoić tego bossa. I w ogóle już wiem, jak będzie się nazywał ten odcinek. Skoro mam bossa, to pewnie jak zwykle albo dam prostego imię jako tytuł. Albo wymyślę coś typu Akolitat 7 Boleści, jak tam było wcześniej. Oj. No przewrócił mnie, wredny gość.
Dobra, wolę nie ryzykować, lepiej miksturę. Okej, dobra. Co jest? No, serio, i tak mi się to naładowało. Wy serio mówicie? Dobra, nie wiem nawet jak to działa. Ale jakby to nie działało, to... Och, może, że będę potrzebował tego. I aspektu kary. Jednego zaklęcia, które nie do końca rozumiem, jak działa ze wszystkich moich zaklęć. Oj, dobra, spokojnie, Harkin. Tam Harkin, nie wiem czy Harkin, czy Harkin bardziej. Dobra, zobaczymy, może jak o tym pięć też nie działa. Ale okej, dobra, przynajmniej widać, że te jego paski nie są aż takie groźne, co jest po prostu jakiś zwykły rejsz czy coś. Więc, dobra. Ej, co mu jest? A, więc ja go ogłuszyłem. Super. Dobra. Oj. Dobra, zapamiętać, że on ma teraz takie ataki. Okej. Oj, trafił mnie. Szkoda. A szarża? Oczywiście musiałam mi trafić, bo teraz jest jakaś namierzana dziwnie. Dobra, otępienie. Zobaczymy, czy na niego działa. Chyba nie. Dobra. Nie wiem, czy działa na niego jakakolwiek magia. No jasne. Dobra. Spokojnie, chlej. Unik. Dawaj, bo może z rękawicy zobaczymy. Znowu. Po prostu co czuję? Gra mnie mocno nie lubi. Dając mu te moce. A dobra, przynajmniej szybko zużywa swoje energię. Wściekłości czy co tam jest. Ech, nie wiem sobie co tym myśleć. Bo z chęcią już go pokonał w ogóle, ale... Boję się, że jak tam podjedzie, to mnie zabije. Dobra, jeśli udało się zaznaczyć schronienie, to może bym jeszcze spróbował, ale bez schronienia nie ma przebać. Okej. Okay. Jest okazja na rzucenie schronienia. Nie, pokaż teraz. Pokaż się teraz, gościu. Tak też myślałem. Nie masz nic, co może... Co udowadnia... Co pokazuje, że jesteś czempionem tej areny. Oczywiście do nas. Gdzie my jesteśmy zwykłym, przestępczym człowiekiem. A proszę, pokonujemy cię. Ciebie, który mianujesz czempionem. Dobra. Wiecie co, nie. Jest już zbyt niebezpiecznie, żeby podchodzić personalnie. Można zrobić to, co robię najlepiej w niebezpiecznych sytuacjach. Oj. Dobra. Dokończymy go magią. Zdecydowanie chyba najlepsze rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa. Oczywiście, musiał mnie trafić. I się wściekł. Znowu. No cóż. Szczęście jego ataki szybko te płomienie wściekłości, jak ja to w sumie nazwałem. Redukują. Ale tak czy jak. Można było tego uniknąć. I ważne, co jakiś czas po prostu robi. To naprawdę nie ma wpływu. To... Co, jak, gdzie, że tak nazwę. Nie, 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 proszę, nie, gro. Zlituj się nade mną. Ja tu mam odcinek do zakończenia, a ty mi... Chcesz mówić, że ja mam tu umrzeć? Nie, żeby mógł spowiedzieć rzeczy w schronienie, ale jak on idzie ciągle w moją stronę, to wolę nie ryzykować, dobra? Dobra! I... Mamy to! Dobra? Dobra,
jeden z tych screenshotów, który widzicie, pewnie wykorzystam jako miniaturę. Ale dobrze, udało się. Było blisko. Pomyślałem, że było blisko kolejnej porażki, ale jednak. Jak widać, przezwyciężyliśmy. Nasze tytuaże oczywiście dalej się palą się. Champion pokonany, super. Achievement. Chwale Victis. To chyba chwała pokonanym, czym poległym. Dobra. I mamy zwykłą broń. Czyli warunków specjalnych nie spełniliśmy. A, szkoda. Dobra, wiecie co, ja muszę szybko znaleźć. Dobra, powiem wam tyle, ten świat tu jest, wow, tyle mogę powiedzieć tylko o tym jego pudełkowości, że tak nazwę. A wiecie co, już powinienem kończyć, ja już to wiem w ogóle. Gdzie jest modlitwa? Zobaczę, czy to też tam otwierzy. Nope, nie otworzyło. No więc wracając. Muszę stąd uciec po prostu, póki jeszcze mam czas. Do kryształu zapisu. Wiecie, no... W sumie to tyle. Dziękuję. Fajnie było. I jeszcze w sumie... Zanim zakończę całkowicie, to pora wydać nasze expy na w sumie atrybuty. Zobaczymy, ile ich będę miał. No minimum dwa. To zrobię w sumie chyba standardowo. Jeden tak, jeden tak. Okej. Okay. I proszę, w tej zbrojcy już teraz też jesteśmy na najlepszym wszystkim. I w sumie wiecie co, chyba zrobiliśmy wszystko, co tutaj tak naprawdę się da zrobić, więc nie będę nawet czekał ani nic. Dobra, gdzie... No nie chciałem umierać. Więc niech będzie tutaj wyjście. Mam zapisa bezpiecznego, nie ma ich. I w następnym odcinku wrócimy do północnego skrzydła, po ostatnie zmiany. Oczywiście, po czym idziemy już dalej z fabułą. Tak więc to wszystko, dziękuję bardzo, trzymajcie się. Hej, hej.